Minuta. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, tu szczególnie patrzę na Pana Ministra Finansów. Kilka słów wyjaśnienia, bo myliłby się ten, kto sądziłby o tym, że ten projekt w jakikolwiek sposób wpływa na zwiększenie subwencji oświatowej. Zwiększenie subwencji oświatowej byłoby zbawienne, oczywiście zbyt późne, bo zlikwidowaliście już bardzo wiele szkół na terenie kraju, nie wyciągając ręki pomocy dla samorządów terytorialnych. Otóż, proszę Państwa, ten projekt zakłada wyjęcie środków finansowych z subwencji oświatowej i tak za małej, czyli zdjęcie z tych środków ze stołu, bo one są w subwencji dzielone według algorytmu. Są pewne wskaźniki do algorytmu i można to obserwować. A więc zdjęcie tych środków finansowych ze stołu i doprowadzenie do ich podziału pod stołem. Gdyby rzeczywiście z Waszej strony, ze strony większości, Ministerstwa Finansów, rządu, była wola zwiększenia subwencji, to przyjęlibyście naszą poprawkę do budżetu. Myśmy chcieli zwiększyć, nie na zasadzie przesunięcia z kieszeni do kieszeni i ukrycia podziału, politycznego podziału, ale chcieliśmy zwiększyć rzeczywiście subwencję oświatową, żeby nie likwidować tak masowo szkół. Pytanie do pana ministra. Dlaczego wtedy nie poparliście naszej poprawki do budżetu zwiększającej subwencję?